Kolejny pojedynek w pierwszej rundzie, pojedynek pierwszej rundy numer 3 na stole telewizyjnym, a więc Radek Babica kontra Lubo Pindiak. Lubo oglądaliśmy wczoraj, Radka oglądaliśmy, w zasadzie nie oglądaliśmy. Pierwszy raz podczas tych zawodów widzimy Radka na stole telewizyjnym. Lubo nam się wczoraj zaprezentował, tego jestem pewien. Nie przypomnę sobie tylko, którą grupę reprezentuje i z kim gra. Grał, ale wydaje mi się, że wygrał ten mecz i zrobił na nas na tyle korzystne wrażenie, że niejako oczywistym wyborem było dla nas pokazanie go na stole telewizyjnym. No cóż, postaram się ustalić, z której grupy przywędrował do nas ten przesympatyczny Słowak. Na pewno nie z 15. Tymczasem walkę o rozbicie wygrał Radek Babica. Tak jest, Lubo Pindiak to grupa 18, drugie miejsce za plecami Wiktora Zielińskiego, który był bezbłędny. Radek był bezbłędny w grupie szóstej, ale tam tylko czworo zawodników. Oj, źle rozbite te bile. Ciekaw jestem, co tu poszło nie tak. Czyżby nie najlepiej trafił? Wydaje się, że dobrze trafił w trójkąt Radek Babica. Czyżby źle był ustawiony? No chyba tak. No tutaj jeszcze rzutem na taśmę niejako ósemka otworzyła troszeczkę ten układ. Gdyby czarna kula wpadła, nie byłoby wcale aż tak źle. Lubo Pindiak wczoraj. Jak to wyglądała jego droga? Przegrał z Wiktorem Zielińskim 1 do 5, wygrał 5 do 1 z Mateuszem Dudą, 5 do 3 z Tomaszem Błażejem. Tak, to w tym meczu go widzieliśmy, teraz myli się na jedynce. 5 do 2 Pindiak wygrał z Rasiewiczem. Dobrze widzę, tak, 1 do 5 przegrał z Tomaszem Hanajem. Radek Babica no, z dużą łatwością, powiedzmy sobie, awansował, ta jego grupa. 5 do 1 na pewno pokonał Artura Zasztofta, 5 do 2 pokonał Agatę Sokołowską i 5 do 3 pokonał Michała Maciaszczyka. Teraz będzie skakał. Nie ma faulu, nie ma wbicia i co też zostawi swojemu rywalowi? No, a jednak faul! Kto by przypuszczał? Widzimy tutaj dość nieszczęśliwie pozbijały się te kule i biała w narożnej kieszeni. Lubo Pindiak wczoraj w meczu przeciwko Tomkowi Błażejowi dowiódł, że jest w stanie kończyć się nawet nieco bardziej skomplikowane układa, więc musi się pilnować Radek Babica, musi się wystrzegać takich błędów. Zobaczymy, ile zostało z wczorajszej dobrej dyspozycji Słowaka. Jest tutaj problem, jeżeli chodzi o jedynkę i dwójkę. Warto by zacząć raczej od sejfa. Odesłać, przykleić w zasadzie białą do dwójki, odesłać jedynkę gdzieś w okolicy środka stołu, żeby nie było za daleko. Lubo Pindiak zagrał w jednym turnieju Grand Prix Europy Wschodniej. To był turniej numer 2, tymczasem stawia kapitalnego sejfa. Kto wie, Radek już ma jeden faul. Być może Słowak będzie szukał gry na trzy faule. Pindiak w Czechach, tam gdzie wygrywał, ile mnie pamięć nie myli. Tak, Tomek Kapłan zajął. Nie powiem Państwu, które miejsce, ale na pewno sporo tych punktów zgromadził. Nie ma faulu, choć dobry był ten save, ale zostawia grę Babica Pindiakowi. No cóż, tutaj trzeba. Prawdopodobnie najłatwiej byłoby pozycjonować na kombinację dwójki z ósemką. Zdecydowanie więcej miejsca po prawej stronie stołu na manewrowanie białą. A jednak proszę bardzo, ambitnie i odważnie. No i czy troszeczkę ta brawura nie zgubi Słowaka? Parking na czwórce, do wbicia jest ta dwójka. Zwłaszcza dla leworęcznego zawodnika zdaje się, że. Nie, jednak praworęczny jest Lubo Pindiak. To będzie safe, próba chowania białej za szóstkę i siódemkę, bardzo dobry pomysł.
perfekcyjne niemalże wykonanie, tylko dodatkowo skomplikuje się ten układ jeszcze. No na razie Radek troszeczkę pod presją. To Radek w tej partii jest atakowany, to on musi się bronić. Deklaruje dwójkę do środkowej kieszeni. Chciałbym zobaczyć tak wykonany skuteczny strzał. Bez faulu, czyżby udało się szczęśliwie dość odpowiedzieć sejfem? Niewykluczone, chociaż nie, wyhamuje ta biała przed dziewiątką. No i teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Pindiak jeszcze raz wykorzystał szóstkę i siódemkę, by chować tam białą. Niewykluczone też, że pokusi się o kombinację. A dwójki z ósemką. Jednak sejf, jednak rozważnie, ale teraz to już nie jest tak dobre zagranie jak te poprzednie. Wydaje mi się, że niepotrzebnie Pindiak szukał koniecznie gry na dwie bandy, niepotrzebnie tyle tej rotacji. Wydaje mi się, że próba parkowania białej na szóstce bądź siódemce po dolnej bandzie, po tylko jednym kontakcie z bandą, byłaby nieco lepsza. Czy teraz ten dubel się uda? Nie. Ale jest szansa, że troszeczkę zazębi nam się gra w tym pojedynku. A to z tej prostej przyczyny, że już teraz ciężko będzie o jakiegoś skutecznego sejfa. Być może pokusi się o wbicie Lubo. Wczoraj pokazywał dobre wbicia. Mateusz Śniegocki 6 do 2 pokonał Tomasza Krysztofika. Mamy już kilka pojedynków ustalonych, jak będą wyglądały w drugiej rundzie. Mariusz Skoneczny, Batkowski, Hanna i Kaczmarek, Paweł oczywiście. Teraz bardzo dobre wbicie Lubo Pindiaka. Zobaczmy to jeszcze raz. Świetnie udało się także skontrolować białą, co o czym Państwo za chwilę się przekonają. Bardzo dobrze to zagrał Słowak. Naprawdę zawodnik, któremu nie wypada, nie wolno zostawiać zbyt wiele przestrzeni, nie wolno też pozwolić poczuć się zbyt pewnie. Gra w swoim rytmie, może nie jest jakimś wybitnym wirtuozem, ale bardzo rzetelnie wywiązuje się ze swoich, powiedzmy, założeń taktycznych i technicznych. Teraz niefortunna ta kombinacja. Nie o to chodziło i chyba powrócimy do gry na sejfy. Inne pojedynki drugiej rundy, które już są ustalone, to Stefańczyk ze Śniegockim, Kościelniak z Piekarskim, Konradem, Piotrek Kudlik z Banasikiem Łukaszem, Tucholski, który pokonał Maxa Króla, no ten wynik nam umknął, z Piotrkiem Ostrowskim, który znokautował Mateusza Kura 6 do 0, Wojciech Banek, Norbert Żelazko, Mateusz Robiński, który 6 do 3 odprawił Tomka Pawlika, zagra z Karolem Skowerskim, a Marek Kudlik czeka na zwycięzcę pojedynku Zasztoft-Michalik. Tymczasem po raz kolejny skakać będzie Radek Babica i to nie bez szans na nawet wbicie tej trójki. Czyżby jednak porzucał tę koncepcję? To zdaje się teraz dopiero sięga po kij do skoków. A więc wszystkie mecze z godziny 9 już za nami. Sporo także tych z późniejszej się zakończyło. Zobaczymy, nie wyobrażam sobie, by Radek nie zadeklarował tej trójki. Kapitalnie Radek Babica wbija ze skokiem czerwoną kulę. Zobaczmy to jeszcze raz. Sam ciekaw jestem, gdzie zatrzymała się biała, bo chyba ciężko tutaj będzie o wbicie. Tak, ale można by zagrać ciekawego sejfa z takim lekkim przesunięciem, o ile czwórka oczywiście nie idzie. Tak by przykleić białą do dziesiątki, a czwórkę posłać po dwóch, a może nawet czterech bandach, grając niemalże na wprost. Już widzieliśmy dobre sejfy, ich poziom wyznacza tutaj górną granicę oczywiście poziomu świetnych sejfów na stole telewizyjnym wyznaczył dzisiaj Karol Skowerski. Inna koncepcja. Pomysłowo i bardzo skutecznie. Świetne to zagranie Radka.
I teraz niewykluczone, że Słowak popisze się skokiem z wbiciem do środka. Naprawdę bardzo dobre zagranie Radosława Babicy. Radosława, który możemy powiedzieć chyba, że umiarkowanie dobry miał ten zeszły rok. Za granicą najlepszym jego wynikiem, przynajmniej w mojej opinii, było 17 miejsce na China Open. No nie najlepiej tam poszło Europejczykom, jeżeli w tych kategoriach to rozpatrywać. 17 miejsce to świetny wynik, zwłaszcza że Radek kilka naprawdę rewelacyjnych meczów tam rozegrał. Mogę o tym Państwu zaręczyć. Co więcej, na Mistrzostwa Europy to na pewno nie był taki turniej, o którym warto wspominać w kategoriach pozytywów, jeżeli chodzi o Radka Babicę. Ale za to 6. miejsce w rankingu Europy to także świetny wynik. Ale to taki wynik bardziej przekrojowy. Bindiak nie decyduje się na skok. Próba zbijania czwórki po zagraniu na dwie bandy, jednak faul. I teraz pytanie, co z piątką? W każdym razie w Polsce Radek radził sobie całkiem nieźle. 6. miejsce w rankingu oczywiście mogłoby być wyższe. No ale zwycięstwo w Łodzi w 9 bil w Grand Prix Polski. Brązowy medal w odmianę 8 bil w Mistrzostwach Polski. No Radek liczył na nieco bogatszą kolekcję krążków po kieleckim czempionacie. No ale stawka jest bardzo wyrównana. Teraz w jakiś niekonwencjonalny sposób chyba Radek będzie wbijał tę piątkę. Jednak kombinacja, oj niedobrze. Kręci głową na potwierdzenie naszych słów. Tak paradoksalnie to brzmi Babica. Ależ kapitalne zagranie Radka Babicy. Dużo, dużo dolnej rotacji. Bardzo subtelne zagranie. Zobaczmy to jeszcze raz. Widział sporo tej piątki i to był klucz do sukcesu. Rewelacyjnie to zagrał Babica. Proszę bardzo. Ależ sejfy mamy na tym stole telewizyjnym. Jeszcze poczekajmy, aż przyjdzie nam obejrzeć Mateusza Śniegowskiego, który ma opinię najlepiej grającego defensywnie w dziesiątkę w Polsce gracza. Świetne, świetne to zagranie Radka. Zapowiada Pindiak piątkę, zdaje się, do środkowej lewej kieszeni. Czyżby po trzech bandach szukał tego rozwiązania? Faul.
1 do 0 wygrał Radek Babica. Nie było nas z Państwem. Problemy techniczne. W każdym razie teraz rozbicie Lubo Pindiaka i chyba nieskuteczne. Puste rozbicie Słowaka i teraz bardzo dynamiczny, ale dobrze chyba skontrolował, chociaż za mocno nieco. W każdym razie blisko tutaj było powodzenia w tym niełatwym strzale, jeżeli chodzi o Radka Babicę, wciąż jest w grze. Szanowni Państwo, przed chwilą, właściwie przed kilkunastoma minutami ogłoszona została kadra na Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy w tym roku w północnym Cyprze, a więc koszta niebagatelne, mówię. Północny Cypr to państwo, które nie jest uznawane przez żadną europejską nację, nie licząc Turków. Będzie to europejska nacja faktycznie. W każdym razie na ten moment do Kyrenii w północnym Cyprze pojadą dwie panie obrończynie medali sprzed roku, a więc Kasia Wysołowska i Oliwia Czupryńska oraz trzech panów, zwycięzca rankingu Mariusz Skoneczny, a także medaliści, czyli Mateusz Śniegocki, MVP poprzednich mistrzostw, i Tomek Kapłan, wicemistrz Europy w 14-1. Pięcioosobowa kadra w tym roku na Mistrzostwa Europy, ale to przede wszystkim z uwagi na fakt, gdzie te mistrzostwa są rozgrywane, z jakimi kosztami wiąże się udział reprezentacji Polski w tym turnieju. Tymczasem Radek Babica zdaje się już w 100% odzyskał kontrolę nad tym układem. Jeszcze kilka takich zagrań, oczywiście nie w tej chwili biegania po stole, piątka, potem szóstka i wędrówka na górną połowę stołu, potem powrót do ósemki, dziewiątka i dziesiątka. No tak to będzie wyglądało. Wyobrażają sobie Państwo, jaką trasę będzie musiała podczas najbliższych zagrań pokonać biała. I można się na tym pomylić oczywiście. Ciekaw jestem, czy ósemka przechodzi do prawej narożnej kieszeni. Jestem pewien natomiast, czy w 100% zadowolony jest z tego kąta na siódemce Radek Babica. Dużo, bardzo dużo górnej rotacji, nieźle to wygląda. Czyżby jednak ósemka nie przechodziła do rogu? No ciut zabrakło. Nawet 5 cm uczyniłoby ten strzał zdecydowanie łatwiejszym. W każdym razie scenariusz jest taki, że Radek wbija ósemkę, zatrzymując białą na dziesiątce i skazuje się na długi strzał na dziewiątce, w dziewiątkę, przepraszam. Jestem sobie w stanie wyobrazić takie właśnie rozwiązanie. Chyba że uda się uniknąć w zasadzie kolizji z dziesiątką, albo skorzystać z niej. Dobrze to zagrał Radek Babica. No teraz idealna ta pozycja do dziewiątki. Dziesiątka jeszcze podprowadzona pod kieszeń. No i za chwilę, szanowni Państwo, reklama. Bowiem do dziesiątki, która stoi niemalże w kieszeni, składa się Radek Babica. Przypomnijmy, szósty zawodnik w Europie w ubiegłym sezonie. Do usłyszenia po przerwie. Wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice,
Nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Zero, rozbijać będzie Radek Babica. Ciekawe, jak będzie wyglądał ten strzał. Pierwsze rozbicie Radka, no dziwne bardzo. Coś tam poszło nie tak. I oby to nie był jakiś problem ze sprzętem. No nie, no teraz już lepiej. Jest jedynka w uzie. Jak z pozycją do dwójki? No nie będzie. Czwórka chyba odcina w pełni dostęp do niebieskiej kuli. Zobaczmy powtórkę. Dość dynamicznie, dość dobrze skontrolowana biała bila. Widzi Radek tę dwójkę, ale czy może ją zagrywać? Śmiem wątpić. Jestem w stanie sobie natomiast wyobrazić kolejnego świetnego sejfa. Tak jest, nisko przyłożony kija, więc prawdopodobnie będzie wycofywał gdzieś w okolice czwórki Radek Babica białą kulę. Na dwójkę pośle po jednej bądź po dwóch bandach na dolną połowę stołu. To jest jakiś scenariusz. Jednak bez dolnej rotacji po bandzie. I świetnie to zagrał Radek Babica. Ciężko Słowakowi będzie kontrolować to zagranie, zwłaszcza, że rozwiały się teraz moje wątpliwości na temat tego, czy jest dwójka do dyspozycji Słowaka, czy też będzie musiał grać skok lub jakieś masse. No cóż, jest na pewno możliwość wbijania dwójki między dziesiątką a ósemką do łzy. Skok mógłby być skuteczny właśnie, jeżeli przyłożymy do niego taką właśnie miarę. Natomiast ciężko będzie skacząc i wbijając pozycjonować z dwójki na trójkę. No tylko naprawdę bardzo dużo dolnej rotacji i perfekcyjne trafienie mogłoby tutaj coś się zdziałać. Zapowiedział, zdaje się, Pindiak niebieską kulę do rogu. W każdym razie nastąpiła jakaś komunikacja między nim a Radkiem Babicą. I to jest faul. Zdaje się, jakby Słowak starał się na siłę wykreować trochę więcej kąta, by bez dolnej rotacji po dwóch bandach wyprowadzać białą na środek stołu. Tymczasem już mamy naprawdę coraz więcej nam tych par drugiej rundy przybywa. Mamy zakończone wszystkie mecze z godziny 9 i 10. A Marek Kudlik poznał swojego rywala, jest nim Artur Zasztoft. Trwają wszystkie pojedynki z godziny 11, a także, jak słyszałem, dwa mecze z godziny 12. Tymczasem Radek Babica perfekcyjnie pozycjonował do trójki, teraz z dolną rotacją zapewne na czwórkę do środka, ale po co tak mocno? Niepojęta dla mnie decyzja, czyżby Radek liczył na to, że będzie parkował białą na siódemce? Być może. W każdym razie jeszcze nie ma tragedii, teraz zdaje się po dolnej bandzie do piątki będzie grał Radek, a jednak delikatnie. Świetnie, już teraz uspokoił sytuację na stole w 100% Babica. Adam Skoneczny to ogłosił przed chwilą. Marek Karlikowski pokonał 6-1 Tomasza Deszczyńskiego. Ciekaw jestem, z której to godziny pojedynek. To jest z godziny 11. Tymczasem cały czas bardzo dobrze kontroluje sytuację na stole Radek Babica. Oj, chyba ciut za krótko. Chociaż z drugiej strony być może Radek z premedytacją będzie chciał pozycjonować na dziewiątkę do środka, unikając ryzyka zastawienia się za dziesiątką. Właśnie tak. No teraz to już na pewno troszeczkę za krótko. Ale wciąż nie ma tragedii. Jest wiele opcji
łatwych i mniej łatwych, które mogą pozwolić Rzadkowi, wbijając kulę z żółtym paskiem, odnaleźć dobrą pozycję do dziesiątki. Na przykład zagranie z prawym fałszem, górą oczywiście po dwóch bandach. I pomyłka Radka Babicy. Zobaczmy, co tutaj poszło nie tak. No chybił po prostu strzał, Radek. Tutaj nie ma nad czym się zastanawiać. Pytanie, jakie będą konsekwencje tej pomyłki. Okazuje się, że miał tam do zagrania Pindiak tę dziewiątkę. Ale nie najlepiej pozycjonuje do dziesiątki Słowak. No to nie jest łatwy strzał. Jeszcze troszeczkę będzie musiał się nagłowić. Właściwie może nie nagłowić, ale napłucić w tej partii. No tutaj można się na tej dziesiątce pomylić. Zwłaszcza, że nie może jej po prostu kulać, bo jest ryzyko wbicia białej do środka. Jest biała na stole, dziesiątka w kieszeni, więc 1 do 2. Mogło być już 3 do 0 i najlepiej o tym wie Radek Babica. Teraz to Słowak będzie rozbijał. Jego poprzednie rozbicie, zdaje się, było całkiem niezłe. Tyle, że korzystał z niego Radek. Popisał się partią z podejścia. Wracamy do Państwa z komentarzem. Teraz za pleców zagrywać będzie po błędzie Pindiaka Radek Babica. Jak widzimy, ta piątka nie jest w najdogodniejszym położeniu. To oczywiście perspektywa kilkunastu najbliższych sekund. To zagranie też nie do końca dobre. A to z tego względu, że chyba o innym poprawianiu pozycji do czwórki myślał sobie Radek Babica. Wydaje się, że mógł zakładać, mógł wkalkulować, a właściwie powinien był wkalkulować zderzenie białej z czwórką, ale no to nie jest najkorzystniejsze odejście różowej kuli, jakie można było sobie wyobrazić.
teraz zrewanżował się błędem za błąd Lubopindiakowi Radek Babica. I teraz to Pindiak będzie miał... będzie stawał właściwie przed koniecznością rozwiązania tego problemu, jeżeli chodzi o bilę numer 5. Niewykluczone, że sięgnie tutaj po intensywną dolną rotację. Chociaż z drugiej strony nie wygląda, jakby się składał takiego... A jednak... Nie trafił w tę dziesiątkę, a to na pewno było jego intencją. Coś pechowo panowie rozbijają w tym pojedynku. Niby w większości przypadków są to dynamiczne, dobrze trafione strzały, a jednak te bile grupują się w taki sposób, że tempo tego meczu no trudno określić mianem wysokiego. Ciężko tutaj także będzie zagrać jakiegoś sejfa, bo na dobrą sprawę piątkę Słowak może zagrywać tylko i wyłącznie centralnie. Każde uchybienie to będzie prawdopodobnie faul. Coś tam zapowiedział. Czyżby jakaś ekwilibrystyczna kombinacja? Jestem skłonny w to uwierzyć. Szansa przed Radkiem Babicą, ale niełatwy strzał, długi i z bandy. Czyżby Radek składał się do strzału do środka? No można by odnieść takie wrażenie, chociaż kamera bywa złudna. Ależ pewnie to zagrał Radek Babica, to wcale nie był łatwy strzał, troszeczkę, właściwie sporo za lekko. Wydawało się, że ta biała będzie się jeszcze chwilę toczyła. Tutaj pewnie już tylko save, jakieś chowanie, doklejanie białej do siódemki. Chociaż coś innego wybrał Radek. I cóż, czyżby chował za dziesiątkę? No nie chce mi się w to wierzyć. A jednak z zadowoleniem spojrzał na to, co się stało na stole. Zobaczmy jeszcze raz ten strzał. Strasznie ambitnie zagrał Radek Babica. Jest u nas w studio Karol Skowerski, tak spojrzę pytająco, szukając odpowiedzi, czy nie lepiej było faktycznie próbować doklejać białą do siódemki. No i Karol stwierdza, że takie te kąty, które wybrał Radek, były zupełnie naturalne, więc faktycznie w tej sytuacji uprawnione było to zagranie Radka. Jak najbardziej widowiskowy strzał, choć przyznam szczerze, że bardzo mnie tym Radek zaskoczył. Nie tym, że potrafił go wykonać skutecznie, tylko samym wyborem. Mamy sygnały, że coś się dzieje z transmisją, ale przyznam szczerze, że na naszym podglądzie wszystko jest w porządku. Nie wiem, Mateusz Marzec zgłasza jakąś usterkę. Tymczasem skok Lubopindiaka. No zaspał Michał Kozłowski, nie widzieliśmy, co tam się działo. Wiemy na pewno, że Pindiak wbija siódemkę, której nie deklarował. Wiemy też, że zostawia szóstkę w uzie. Proszę bardzo, chybił ten strzał. Teraz dość intensywne zagranie. Ładnie tutaj odkręcił na dolnej bandzie, dodając sporo lewej rotacji Radek Babica. No, rozstrzelał się nam trochę Radek. Dwa jego ostatnie strzały bardzo widowiskowe. Jest ósemka.
I chyba z bandy 10-3-1 będzie zagrywał najskuteczniejszy zawodnik w pierwszej lidze w ubiegłym sezonie. Po tym strzale w każdym razie wielce prawdopodobne, że zobaczymy reklamy. Trzy do jednego, słyszymy się po przerwie. Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Moniuszki w budynku KCK. 8 nowoczesnych stołów bilardowych. Gwarancja świetnej zabawy w miłym towarzystwie. Naucz się gry. Graj i wygrywaj. Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Moniuszki w budynku KCK. Przeżyj to z nami. Trzy do jednego, prowadzi Radek Babica, to on rozbija. Tymczasem Mieszko Fortuński dołączył do grona szczęśliwych uczestników drugiej rundy po zwycięstwie nad Andrzejem Pakułą z Gdańska. Tu było 6-4. Tak dynamicznie jeszcze dzisiaj Radek Babica nie rozbijał, ale chyba nieskutecznie. Zobaczmy. Zdaje się, że żadna z kul nie wpadła do kieszeni. Blisko tam było piątki, ale ostatecznie o kant środkowej łzy odbiła się pomarańczowa bila. Jeszcze tylko cztery pojedynki nie rozpoczęły się, jeżeli chodzi o rundę pierwszą. Na swoją kolej czekają Wojto Stowko, Rafał Wolski, Wiktor Zieliński, Bartek Rozwadowski, Krzysiek Szczepański, Konrad Juszczyszyn, Wojciech Stroczyński i Jan Bilski. Z przyrządu teraz będzie zapewne jakiegoś sejfa próbował zagrać Lubo Pindiak. Chyba że widzi tam szansę na wbijanie żółtej kuli, ale czy to miałoby sens? Owszem. Ciężko tutaj było ocenić dystans, jaki dzielił żółtą bilę od bandy, a to było kluczowe do oceny prawdopodobieństwa skutecznego wykonania tego strzału. Teraz troszeczkę pomógł kant. I kolejny trudny strzał. Tym strzałem jednak powinien Słowak uspokoić nieco sytuację. Zagrać miękko z takim lewym dołem od górnej bandy, zagrywając do środka właśnie tak jak teraz, tylko wypadało jeszcze trafić tę dwójkę. Gdyby się udało, chociaż jak widzimy nie dociął tej bili minimalnie, ale nie dociął, a więc starał się do maksimum zniwelować ten kącik na dwójce. I teraz Radek Babica zapewne jakiś save. Tylko jaki? Chyba chodziło Radkowi o parkowanie białej na czwórce, w każdym razie wyszło dość dobrze. Ale myślę, że podobnej jakości save można było osiągnąć nieco łatwiej, nawet zagrywając na stopa, tak przynajmniej mi się wydaje. Od bandy będzie grał Lubo Pindiak, nie chciał skakać. I jest biała na stole, udaje się uniknąć faulu, ale zostawia grę Radkowi Babicy. No i tutaj Radek już teraz musi zadbać o odpowiedni kąt na trójce, ale już dziwne to zagranie. No bardzo małe było prawdopodobieństwo, że biała minie piątkę i ósemkę bezkolizyjnie, a jednak nie wiem, o co chodziło Radkowi Babicy przy tym strzale. Chyba chciał bardzo, bardzo precyzyjnie, niewykluczone właśnie, że z parkingiem na czarnej kuli pozycjonować do trójki na środek. Teraz zapowiedział Radek skok z dublem.
Dobrze to wygląda, ale kapitalne zagranie Radka Babicy. Zobaczmy koniecznie jeszcze raz. Pierwsza wpadła dziewiątka, ale to bez znaczenia. Jest świetna pozycja do czwórki, jest genialny skok, jest rewelacyjne naprawdę zagranie. Chcę się powiedzieć, że dobrze, iż Radkowi przydarzył się błąd na pozycjonowaniu na trójkę, bo właśnie ta pomyłka wymusiła bardzo, bardzo widowiskowy strzał. Teraz nie był zadowolony z kąta na czwórce Radek, dlatego nie szuka jakiegoś trudniejszego pozycjonowania na piątkę do środka. Zostawia sobie dłuższy strzał do końca. Ale samo zagranie z takim lekkim przetoczeniem do przodu będzie idealne, jeżeli chodzi o znalezienie miejsca, z którego łatwo będzie wbijać szóstkę. Już trudniejszym strzałem po długości stołu popisał się Radek, a jednak proszę bardzo, tutaj nie ma miejsca na półśrodki. Do środka ta szóstka będzie zagrana. Wojciech Szewczyk 6-3 pokonał Tomka Malinowskiego. Szewczyk zmierzy się z Adamem Skonecznym. Tymczasem Radek Babica w swoim tempie, ale naprawdę w imponującym stylu pracuje nad tym układem. Zwłaszcza w jego końcówce. Jest już na ósemce, Radek dziewiątkę, przypomnijmy, wbił przy okazji tego świetnego skoku, takim można powiedzieć rykoszetem. I perfekcyjnie do dziesiątki, 4-1, no za chwilę nie może inaczej brzmieć wynik. Tak jest. Zdaje się, że kolejne rozbicie należeć będzie do Lubo Pindiaka. Wojto Stowko czekał, mimo tego, że był wywołany do pojedynku, czekał, aż skończy się ta partia. Bardzo miło z jego strony, że nie chciał przechodzić w trakcie meczu. Wojto Stowko zagra z Rafałem Wolskim. Chyba jeden z najlepszych turniejów Wojto rozgrywanych na terenie Polski. Tak można by wnosić na podstawie jego wczorajszych popisów bez porażki, a przecież grupę miał wcale niełatwą. Kamil Szonszor, przede wszystkim Konrad Juszczyszyn, no obaj posmakowali tego, co potrafi zawodnik ze Słowacji. No i ma teraz jedną z naprawdę nielicznych szans Lubo Pindiak na zdobywanie punktu. Jeżeli nie uda mu się wykorzystać swojego rozbicia, myślę tutaj oczywiście o Słowaku, to Radek Babica będzie rozbijał przy stanie 5-1. No czy tak się stanie? Zobaczymy. Jak na razie w tych polsko-słowackich starciach na stole telewizyjnym prowadzenie w tej nieoficjalnej oczywiście rywalizacji dla biało-czerwonych, ale o tym za chwilę, bo faul. A kończąc moją myśl, prowadzenie w tej nieoficjalnej rywalizacji dał Mateusz Stefańczyk, pokonując Milana Mrwę 6-4, o ile mnie pan nie myli. Tymczasem nie najlepsze rozbicie swoją drogą, to rozbicie swoją drogą w wykonaniu Lubo Pindiaka. Słabo rozproszone te kule, już nie mówiąc o samym faulu. Teraz kilka takich kulanek przed Radkiem Babicą. Oj, nie najlepszy ten parking na dziewiątce, nie taki kąt. Troszeczkę się komplikuje sytuacja. Wydawało się, że lepiej byłoby, gdyby Radek był na wprost do dwójki. Wtedy lekko tocząc piłkę do przodu miałby pozycję na trójkę do środka. Tak musiał wykorzystać Wanda, ale zrobił to perfekcyjnie.
już jedną partią z podejścia popisał się Radek Babica. To była, zdaje się, partia numer 2. Potem kilka ciekawych sejfów, ale jakoś takie nie było okazji, by popisać się sekwencją skutecznych zagrań nieco dłużej. Teraz świetny kąt sobie zostawia Babica na piątce, by bez jakichś bardzo intensywnych, skomplikowanych rotacji przenieść ciężar gry na prawą połowę stołu. No będzie jeszcze problem, jeżeli chodzi o pozycjonowanie z szóstki na siódemkę. Tam jest dość ciasno. Trzeba będzie idealnie strzelić się w tę stosunkowo niewielką przestrzeń między ósemką i dziesiątką. Ale kąt, który po raz wtóry Radek zostawia sobie, jest idealny. Perfekcyjne to zagranie po raz kolejny w wykonaniu Radka Babicy. Teraz wydaje się, że troszeczkę dolnej rotacji będzie musiał użyć Radek, tak by po dwóch bandach pozycjonować na ósemkę. Chyba, że ma jakiś inny pomysł Radek. Jednak ta sama koncepcja i znowu perfekcyjny, naprawdę idealny kącik. Pomaga sobie Radek Babica precyzyjnie pozycjonując jak tylko może. Tu ma taki kącik na ósemce, by z dużą łatwością wywindować białą właśnie gdzieś w okolicy środka stołu. No teraz trochę z tym kątem chyba przesadził. Nawet na pewno. Ale wydaje mi się, że właśnie taką intensywną, dolną rotacją, miękkim strzałem sprawi, że nie będzie kolizji białej z dziesiątką przy wbijaniu dziewiątki do środka. Właśnie tak widzieli Państwo, jakiego rogalika zaczęła zataczać tuż przed kulą z niebieskim paskiem biała. To był klucz do sukcesu. Chociaż w zasadzie gdyby biała zderzyła się z dziesiątką, pewnie ta pozycja byłaby dość dobra. I mamy 5-1. Prowadzi Radek Babica. On będzie otwierał kolejną partię, ale to po przerwie. Tym razem mocno i skutecznie Radek Babica, ale proszę zobaczyć, za szybko ocenione to rozbicie przeze mnie. Szóstka w kieszeni, ale dziewiątka wpycha niejako białą do łzy. Nie o takie rozstrzygnięcie tutaj chodziło. Piątka i siódemka, problematyczne kule. Chociaż zdaje się, że piątkę z dużą łatwością można zagrywać do środkowej kieszeni. Pozycjonowanie na nią wcale nie będzie takie trudne, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, gdzie znajduje się czwórka. Teraz bardzo mocno w dół Billy zagrał Lubo Pindiaga. Nazywam to ten sposób z premedytacją, bowiem już wczoraj uwagę moją przykuł fakt, że brakuje troszeczkę miękkości i płynności tym zagraniom na Lubo Pindiaka z dolną rotacją. Oczywiście, jak widzimy, są one do pewnego stopnia skuteczne, ale jak pokazała poprzednia partia, istnieją sytuacje, w których trzeba koniecznie zagrać bardzo miękko w dół białej bili i w tych sytuacjach Lubo mógłby mieć pewne problemy. Jednak teraz na razie dobrze radzi sobie z tym układem, choć chiński snooker, jak widzimy. Proszę bardzo, cóż za błąd? Za wcześnie. Dałem się zwieść. Zobaczmy to jeszcze raz. Szkoda, że nie mam sekundnika.
Jakby spodziewał się takiego wariantu Lubop India? No myślę, że większość zawodników na jego miejscu już by zmierzała powoli na swój fotel. Teraz piątka do środka. Raczej nieuniknione zderzenie białej z siódemką i tylko pytanie, w jakiej pozycji znajdą się te kule. Oj, źle. Na niekorzyść Słowaka zapracowało to zbicie białej i brązowej. No i cóż, chyba nic ponad save. Myślę, że Pindiak powinien rozważyć opcję próby przynajmniej doklejania białej do ósemki po dwóch bandach. A przede wszystkim zagrania w taki sposób z lewej strony siódemki, patrząc z perspektywy zawodnika w tej chwili, by odprowadzać pod dolną bandę. Właśnie tak, tak żeby między kulami znalazła się ósemka. To była tylko rutynowa kontrola dostępności brązowej bili w wykonaniu Radka Babicy. To już nieunikniony będzie tutaj skok. Na pewno zadeklarowany jest ten strzał do lewej narożnej kieszeni. Ale faul Radka Babicy, drugi faul tej partii. No raczej nie będzie chciał tego rozwiązywać na faule Lubop Indiak. Troszeczkę. Chyba Radek dał się ponieść emocją, tak bym powiedział. Zupełnie nie wziął pod uwagę faktu, że istotnie można zgubić białą w kieszeni przy chybieniu tego strzału. Jest już 4 bile dla Lubop Indiaka na zdobycie drugiego punktu. Teraz troszeczkę chyba mało tego kąta, żeby z górną rotacją po jednej bandzie pozycjonować do dziewiątki. Jednak popracował tutaj fałszami. No i zobaczymy, dolna rotacja tutaj wskazana. Powinien sobie jak najbardziej Słowak poradzić, ale na pewno nie będzie to taki nieskazitelny technicznie strzał. Widzieli Państwo, jak się poderwał Słowak. No wstaje przy tych dolnych zagraniach i za krótko. Myślę, że mogę ogłosić swoją teorię na temat tego. No po prostu zrywa te zagrania Lubop Indiak. Ale paradoksalnie nie przeszkadza mu to być całkiem skutecznym zawodnikiem. Naprawdę widzieliśmy dobre fragmenty, bardzo długie, dobre fragmenty gry w jego wykonaniu, zwłaszcza wczoraj. Dzisiaj kilka nonszalanckich zagrań, ale teraz proszę bardzo, z dużą łatwością Bila na 5-2. I jeszcze ten mecz trochę potrwa. Daniel Macioł to kolejny uczestnik drugiej rundy. Taki komunikat dało się słyszeć z sali. Ziemowid Janaszego ogłosił jego zwycięstwo 6-0. Z bodajże Danielem Więckiem, tak jest. Daniel Macioł tym samym zagra z Mieszkiem Fortuńskim. I powinien się teraz rozpoczynać właśnie pojedynek Bartka Rozwadowskiego i Wiktora Zielińskiego. Za chwilę ten komunikat powinien dobiec naszych uszu. Teraz faul z rozbicia Lubop Indiaka. No nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw Słowak, ale uśmiecha się. Chyba lekko pogodzony już z losem Pindiak. No i cóż, całkiem nieźle rozproszone te kule. Radek Babica ma białą w dłoni, a więc myślę, że
możemy powoli uruchamiać zegar z końcowym odliczaniem, jeżeli chodzi o ten mecz. Tutaj kluczowe, by zmieścić się, grając dolną rotację między siódemką i ósemką, bo chyba tak będzie pozycjonował Radek. Właśnie. No i perfekcyjnie po raz kolejny na trójkę do środka. Przyznam szczerze, że widzieliśmy kilka pojedynków zawodników z czołówki na przestrzeni tych trzech w zasadzie ostatnich dni. Widzieliśmy w ich wykonaniu naprawdę porywające zagrania, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę przekrojowo te mecze, to żaden z zawodników nie popisywał się tak precyzyjną grą jak Radek Babica. Oczywiście jego gra nie jest w 100% wolna od błędów, ale wydaje mi się, że nawet mimo imponującej skuteczności Karola Skowerskiego, to Radek pozycjonuje zdecydowanie precyzyjniej. No cóż, to dobrze wróży, że świetnie gra Radek, dobrze wróży, że mocny jest też Karol Skowerski dzisiaj. No to dowiódł niezbicie w meczu z Kamilem Szonszorem. A dlaczego dobrze to wrusza? No dlatego, że cóż, będziemy oglądali, miejmy nadzieję, jak bardzo długo dobrych zawodników w turnieju, co gwarantuje z kolei dobry poziom meczów. No teraz troszeczkę, właściwie nie troszeczkę, sporo za lekko. I zapewne pozycjonowanie z wykorzystaniem dolnej bandy. Delikatnie, subtelnie, ale całkiem dobrze. Chociaż gdyby ten kąt nie był tak wyrzucający na ósemce, gdyby Radek był na wprost albo miał ten kąt odwrotnie ustawiony, byłoby łatwiej pozycjonować na dziewiątkę. No i troszeczkę nie najlepiej. Chyba za dużo fałsza kosztem dolnej rotacji. Właśnie taką kombinację nam zaproponował tutaj Radek Babica. Jednak kluczem do jej powodzenia i zdaje się pozycjonowania na środkową kieszeń było nieco wyższe odbicie białej na górnej bandzie, a właśnie to mogło zagwarantować, przepraszam, na bocznej bandzie, rzecz jasna, to mogła zagwarantować dolna rotacja, bardziej intensywna. Jednak radzi sobie z dziewiątką przez cały stół Babica i jest już na dziesiątce. Dziesiątce, która przypieczętuje jego awans do kolejnej rundy. Rundy, w której Babica zmierzy się z Łupińskim lub Pasternakiem. A więc do usłyszenia po przerwie. Radek Babica 6, Lubopindiak 2. Radek wciąż pozostaje w grze. 33. miejsce dla Słowaka.